Na jakiej podstawie wszczęto postępowanie karne i aresztowano moje mieszkanie na Białorusi? Nie mam pojęcia. Żadnych przestępstw nie popełniałam. Tak, uczestniczę w akcjach, które się odbywają w Polsce i będę robić to dalej. Będę dalej wspierać swojego tatę i walczyć o wolną Białoruś. Niech żyje Białoruś. Właśnie wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że wobec mojej córki została wszczęta sprawa karna na terytorium Białorusi. Właśnie wtedy, kiedy dyktator występował w Pałacu Republiki przed zgromadzeniem i powiedział o tym, że będzie zajmował się represjami w stosunku do rodzin, członków rodzin aktywistów białoruskich, funkcjonariusze Komitetu Kontroli Państwowej zaczęli szukać mojej córki i powiedzieli o tym, że poinformowali o tym, że wobec niej jest wszczęta sprawa karna. Później wieczorem dowiedzieliśmy się o nałożonym aresztu na jej mieszkanie. Mieszkanie to jeszcze moi rodzice otrzymali za czasów Związku Radzieckiego od państwa w 1986 roku, także można wyobrazić, że to nie jest nowe mieszkanie, 60 metrów kwadratowych. Później to mieszkanie rodzice przekazali dla mnie, dla mojej pierwszej żony, a później już my, ja w charakterze prezentu na 18 urodziny, przekazaliśmy dla mojej córce. Ale oczywiście chodzi nie o majątek, chodzi nawet nie o tą sprawę karną, chodzi o tym, co się dzieje na terytorium Białorusi, jakie ogromne represje dokonuje reżim dyktatora Łukaszenki wobec aktywistów białoruskich, po prostu ludzi na Białorusi, obywateli naszego kraju. Bo właśnie w tym tygodniu również organizacje pozarządowe, organizacje obrony praw człowieka poinformowali, że na Białorusi już jest 1007 więźniów politycznych. Można wyobrazić skalę represji na terytorium mojego kraju, naszego kraju, Białorusi. Możemy, nawet ciężko może wyobrazić wielu z tych, kto nie jest związany z tematyką białoruską, ale to jest precedent na całą Europę. Takich wydarzeń nie znała historia Europy w ostatnich 50 latach. Także razem z moją córką już mamy na naszą rodziną 6 spraw karnych. No, nie wiemy, prawda, na jakiej podstawie została wszczęta sprawa karna przeciwko mojej córki, która po prostu brała udział w akcjach protestacyjnych tu na terytorium Polski, występowała i występuje przeciwko gwałtu za sprawiedliwość, a podstaw tej sprawy oczywiście nie znamy. Ja już mam 6 spraw karnych według kodeksu karnego w sprawie rzekomo utworzenia formacji ekstremistycznej i jej kierowania. Również niby ja zajmuję się spiskiem w celu przejęcia władzy państwowej w sposób niekonstytucyjny. Wzywam do obalenia lub zmiany ustroju konstytucyjnego na Białorusi, popełnienia przestępstw przeciwko państwu. Niektórych z tych spraw karnych przewidują również karą śmierci. Ale czy może to mnie demotywować? Nie demotywuje absolutnie. Ja będę kontynuował swoją walkę, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Ważne, że ja mam prawo głosu. Ważne, że ja mogę mówić za tych, którzy są dzisiaj w więzieniach i będziemy to robili każdego dnia, będziemy o to walczyli, będziemy apelować do krajów Unii Europejskiej, do krajów demokratycznych o wsparcie nas w takiej trudnej, ale tak ważnej, nie tylko dla Białorusi i dla Białorusinów, dla całej Europy walki. Dziękuję serdecznie Państwu.